Już za kilka godzin wszyscy usiądziemy do wigilijnej wieczerzy. Będziemy składać sobie życzenia, będziemy dzielić się opłatkiem, będziemy obdarowywać się prezentami. Będziemy świętować Boże Narodzenie. Wszyscy kochamy te święta. Dlaczego? Myślę, że ten szczególny urok Bożego Narodzenia tkwi w tym wszystkim, co zdarzyło się w Betlejem, w narodzinach małego dziecka. Bo miłość do dziecka, a później także miłość dziecka jest tą najpiękniejszą, jest najbardziej bezinteresowną, najczulszą, najczystszą. I właśnie tę miłość dziecka kojarzymy z miłością Boga. Takiej miłości szukamy. I dlatego te święta są tak wspaniałe. I tego, drodzy, chciałbym wam życzyć. Tej prawdziwej, Bożej, czystej, bezinteresownej, ciepłej miłości. Abyśmy nie odświętowali tych świąt, ale przeżyli je głęboko, wewnętrznie, duchowo, abyśmy coś z tych świąt zabrali dla siebie, abyśmy stali się nieco lepsi. Chciałbym życzyć wam także radości. Kiedyś włoski poeta Dante późną nocą poszedł do klasztoru, zapukał do furty. Jeden z zakonników, otwierając, zapytał: czego pragniesz tak późno w nocy? A Dante odpowiedział: pragnę radości. Myślę, że my wszyscy tej prawdziwej radości potrzebujemy. Znajdujemy ją w różnych rzeczach tego świata, ale ta prawdziwa radość jest właśnie w Bogu. Ta prawdziwa radość ma swoje fundamenty w Jezusie Chrystusie i tej prawdziwej radości także nam wszystkim, mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego, z głębi serca pragnę życzyć. Błogosławionych, radosnych, pełnych miłości świąt. Także dla policjantów i policjantek, gdyż jestem ewangelickim duszpasterzem policji. Dlatego i wam, kochani, najlepsze życzenia. Błogosławionych, pełnych miłości i radości świąt dla wszystkich.